Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. My jesteśmy w Łodzi. Właśnie przyjechaliśmy sobie na spacer. Dzisiaj już mamy 2 listopada. Jest przepiękna pogoda i stwierdziliśmy, że idziemy to wykorzystać. Najpierw jesteśmy w Lasku, tutaj niedaleko osiedla rodziców. Spacerujemy sobie całą czwórką, a raczej piątką. Dziś mama weszła w las. Wojtek na chwilę wrócił się do auta. Tata tam już gdzieś daleko. Córka za rączkę tu mnie trzyma. Najpierw sobie trochę pospacerujemy, potem mamy plan pojechania jeszcze na cmentarze, tych, których nie zdążyliśmy wczoraj odwiedzić. Potem chyba jeszcze pojedziemy do manufaktury, bo mam kurtkę do odbioru. Zamówiłam w Zarze. I co tam masz? Tata pokazuje, że dzięcioł stuka do nagrania. Tata taki by prowadził vlog, wiecie, przyrodniczy dla was. On to takie smaczki mi wyszukuje czasami na vloga. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest cięcioł. Oddychamy pięknym, świeżym powietrzem, spędzamy jeszcze fajnie czas na słoneczku i biegniemy dalej. Plusku, plusku! Piu, piu, piu. Ale świetnie się pływa. A co z tej skrzyni? Nie ma. Co tam jest? Nic nie ma. Tam była książeczka, chyba ta, co leży tu. A gdzie są? Gdzie jest reszta pudełeczek? A tu, masz. A ja teraz który mam otworzyć? Które mogę otworzyć? Czytaj. A czy mam czytać? Czytaj, czytaj. Czy mam czytać książkę? A które pudełeczko mogę ja otworzyć? Co? Które ja mogę? To. A to jest puste. O nie! Co to jest? Czapa. Czapa, tak. Czapa łakotka. Tyle mamy tych niespodzianek. To nie są te same kolory? Nie. No one każdy mają się różnić od siebie. Ty jesteś pandusiem, tata. Hej, pobawimy się razem. Nie, bo ja jadę na wyścigi. O, zakładam okular. A czemu jesteś taki niemiły? Nie chcesz się ze mną bawić, a idę piec tort? Bo ja jestem gwiazdą tego programu. Państwu Janu, gotowy do wyjścia. Miałem mówić na wychodnym. Dzisiaj noc należy do nas. Tusia zostaje z dziadusiami. Czerwony. A na wychodzie. Czerwony, tak. Zielony teraz. Ale bierzemy was z nami? No zobaczymy, jak coś uda mi się nagrać, to nagrać. Pokażemy wam, jak bawimy się dzisiaj. A propos, te sukienki. Taka właśnie ta sukienka z takim rozpierdaczkiem tutaj. Będą u nas w sprzedaży na styl od pierwszego wężenia na live. To chyba już chyba tym, prawda? Tym teraz. Na tym, tak, na tym. Środa, czyli kiedy to będzie? 10. 9? 10? A któryś tam będzie stopa? Ósmy na 100%.
dobry dzień, mamy niedzielę. Jesteśmy po super imprezie u Ewelinki, więc Ewelinka imprezka na 6+. A teraz się pakujemy już do Krakowa, tak? Ludzie! Ludzie! Ludzie, zobaczcie, co tutaj nam babcia dała. Ile słoików mamy. No tak, pokażemy. Babcia nam dała kapustę kiszoną. Przepyszny sos. Spokusuj się. Sos. Nie widzicie. Pomidorowo-śliwkowy, ostry. Jedliśmy dzisiaj na śniadanie przepyszne. Co my tu mamy? Pigwy chcesz? Też poproszę dużo pigwy. Marynowane grzybki. Pigwy ci dowiozę, ale teraz masz na razie 2 słoiki. Jeszcze jeden ci dałam, syrop z mięty. Dobrze. To się wykonuje telefon chyba po dodatkowy samochód. Sok miętowy. Ogórki kiszone. Słuchajcie, jak ktoś nie zna tego sposobu na plastikowe butelki i kiszenie ogórków w takich butelkach, to polecam przeczytać w internecie, bo wychodzą rewelacyjnie. Botwinka jedzie z nami. Pigwę, którą mama doniosła. Tak, uważaj, kochanie, żebyś nie stukła, dobrze? Tak. Tu mamy ogórki konserwowe. Tu mamy. To są malinki. Malinki. Malinki na ciasto, na kisiel dla Tosi. Papryczka marynowana. O, sok z sosny. Też. Tu mamy ulubione pomidory, jakie mama robi przepyszne. Mam tu różne sosy na pomidorówkę dla Tosi. No coś rewelacyjnego. Tosi, masz się lubi. Dużo mamy, tak? Mamy dużo mamy. Dużo mamy. Tu mamy taką papryczkę z cebulką marynowaną na ostro. I jeszcze ogórki na ostro marynowane też. Z papryką, z cebulką i z jakimiś tam dodatkami. Zabierzemy się, Tosiu, z tym wszystkim do domu? Nie. No, no właśnie. Tak sądzę. Sądzę, że nie. To się najdolniej. Tak, zabieramy to do domu. Tak, kochanie, ale uważaj. To ma się lodzie? Tak, tak. Ja wam prezentuję. To się lodzie. Coś powidła? Mam jeszcze powidła, mamusiu. Takie jedne ci dam. No to daj. Bo ja w tym roku nie robiłam, w zeszłego roku. Okej, okay, no to ja mam jeszcze też twoje powidła. Nie wszystkie zjedliśmy, więc. Nie tu, nie tu. Nie tu, a gdzie? Tu. Okej, okay, dobrze. Ciści, leży ciści. Dużo słoiczków babcia dała, tak? Tak. No dobrze. Tutaj. I będziesz to jadła, tak? Wszystko? Tak. No dobrze, dobrze. Zatem myjemy obiad, pakujemy się i wracamy do domciu. Tak? Halo? Halo? Aga? Drugi samochód? Zamawiamy za 2 godziny, tak? Ale Madzia. Madzia? Wiecie, Madzia ma przyjechać po nas? Ja myślę, że tatuś jak to zobaczy, to... Ado? Mamy pełno rzeczy teraz do zabrania, bo jest towar do zabrania, który kupiliśmy między innymi tu, tam jeszcze są pełne storeb. Toś jakieś rzeczy dodatkowe, słoiki teraz dostaliśmy, jakieś inne jeszcze w ogóle szkło, takie, które było tutaj dla nas, takie świąteczne rysa. Wigilia jest u nas, więc... Cześć, robimy zdjęcia? Cześć! Więc no tego, więc też szkło zabieramy takie, wiecie, 2x12 osób, szklaneczki do tego, kieliszeczki i tak dalej, żeby to wszystko było chowane dla mnie, ale no nie miałam gdzie tego trzymać, a obecnie już mam, no to to wszystko rodzice teraz oddają nam i każą nam to wszystko zabierać. Tak, Tosiu? Tak, Tosiu. A jeszcze z takich bardzo fajnych i przyjemnych rzeczy, które dzisiaj się wydarzyła. Mój brat się kupił bilety na święta, więc już na pewno przylecą ze swoimi synami, więc jesteśmy dzisiaj bardzo, bardzo wszyscy radośni, że się wszystko udało, tak jak miało być, więc... Jej! Będzie wujek Tomek na Wiki? Z chłopcami? I Madzia! Madzia też będzie? Leoś? Leoś! Tak! I wujek Tomek drugi z Jadenkiem, z Tizim. Dziadki, babcia Ela, tak? Tyle tych będzie ludzi? Tu jest. Dużo będzie, tak? Mamy tu, mamy tu, mamy. Mhm.
Pomieścimy gości wszystkich u siebie? Nie wiesz, jak ja też nie wiem, jak to zrobimy. Ale damy radę, co? Nie. Tak, będzie super! Super! My już w Krakowie mamy poniedziałek. Ja wyglądam tragicznie. Nie mogę się jakoś, słuchajcie, ogarnąć, obudzić. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Mama, masz piątki? Nie. Nie ma mama piąteczki. Nie mam piąteczki. Mam 2 złote tylko. Tata! No, tata już ci dał. Bo Tosia wrzuca piąteczki, tak? Zbieramy piąteczki do skarbonki i Tosia wrzuca zawsze każdą piąteczkę, tak? Tak. Uczymy córkę też. Przedsiębiorczości. Tak. A ja się... Dokładnie. Ja się jakoś nie mogę, słuchajcie, ogarnąć od rana. Znaczy, zrobiłam sobie kawę, trochę nas rozpakowałam wczoraj, resztę dzisiaj, wstawiłam zmywarkę i teraz ogarniam sypialnię, bo nasza garderoba musi przejść całą dezorganizację. Muszę na nowo wszystko ogarnąć. Teraz zamiast pokoju takiego i całej garderoby, słuchajcie, mamy niestety jedną taką szafę. No i na górze, tam gdzie mamy firmę, też mamy rzeczy. Ale ogólnie tutaj, no i mamy taką szufladę. Nienawidzę ciuchów w szufladzie. Nie cierpię. Uważam, że zawsze jest nieporządek, pomimo że ja skrupulatnie, ładnie tak składam te rzeczy i tak układam, wiecie, w szufladzie w taki sposób, to dla mnie to jest beznadziejny, beznadziejnie się trzyma po prostu. Ja nie lubię naprawdę trzymać ubrań w szufladzie, więc muszę, tu mam półki, muszę to wszystko wyrzucić, całą pościel, ręczniki, wszystko przerzucę sobie tutaj. Tam układam na nowo właśnie bluzki Wojtka, t-shirty moje, jakieś tam spodnie, jego spodnie. Tutaj mamy wieszaki, więc muszę też to ogarnąć. Tutaj zamawiam, za drzwiami będzie taka fajna podwójna, pokażę, to ja wkleję wam zdjęcie, o co mi chodzi. Chcę właśnie taką jakby, to jest stojak na ubrania i tam będziemy wieszać nasze bluzy, takie rzeczy, które najczęściej używamy i często są, muszą być pod ręką, bo one zajmują dużo miejsca nam tutaj w szafie i trochę przez to, nie wiem, to jest kosztem właśnie tego, że te rzeczy są tak ściśnięte i tak dalej, a tam Wojtek ma koszule, swoje garnitury, marynarki, ja chcę mieć swoje sukienki i chcę, żeby to ładnie, fajnie wisiało, a nie żeby było tak ściśnięte, wiecie, jeszcze z bluzami, więc wymyśliłam, że ten wieszak stanie tutaj i tu po prostu będą wisiały bluzy. A pod tym jest taki stojak i tam będę mieć pudełka z butami poukładane, bo teraz też jedna właśnie szafka, cała półka poszła nam na te pudła z butami, co jest też głupotą, bo... Idę do góry, Antosia. Dobrze, Antosia w spokoju? No, w salonie. Dobra, co chciałam powiedzieć, że właśnie po prostu zajęły nam te pudła niepotrzebnie tylko miejsce. No więc muszę to wszystko ogarnąć i dzisiaj postanowiłam, że to zrobię. Zaraz zamawiam ten wieszak. Mam nadzieję, że to jest kwestia 2-3 dni maksymalnie. Marzy mi się dzisiaj taki troszeczkę, chociaż chwilę, nie mówię, że pół dnia, nie mówię, że wieczór, nie mówię, że dzień, bo to absolutnie nie wchodzi w grę. Natomiast chwila dla siebie. Zrobię sobie oczyszczenie twarzy, maseczkę, takie dla siebie, wiecie, ja lubię takie domowe spa i wtedy do was jeszcze pogadam. Powiedzmy, że w miarę ogarnęłam te rzeczy, choć cały czas coś zmieniam, przemieniam, układam, słuchajcie, ile wniosek mój jest taki, że jak ma się garderobę, czyli pomieszczenie totalnie osobne, 1 000 000 półek, koszyczków i pełno miejsca, jest to najlepsze i chyba najlepsze rozwiązanie niż na przykład 4 szafy. Takie zsuwane, rozsuwane. Bo to wiecie, wtedy musicie dzielić logistycznie, co tutaj, co tam, a do garderoby wrzuca się wszystko. Więc tęsknię za moją starą garderobą, to na pewno. Wojtek też, bo już on mi nawet sam jako facet zwraca uwagę, mówi, Aga, musimy coś z tym zrobić, to w ogóle to ułożenie, nie, to nie. I cały czas, no, że mieliśmy co innego do roboty, no to przekładałam to na taki wolniejszy dzień. No i dzisiaj pewnie to skończę. Będę sobie tak robiła, co chwilę dochodzę, no bo Tosia mnie od tego odrywa. Dzisiaj nie poszła do żłobka, bo mieliśmy zostać jeden dzień dłużej w Łodzi, ale ze względu na to, że nam odwołali wizytę w Toyocie, to wróciliśmy szybciej do Krakowa. Zamieszanie. No i nie zamówiłam jej na dzisiaj cateringu do żłobka, dlatego zostawiliśmy ją też w domu.
I cały dzień mnie odrywa. Mamo, chodź ci coś pokażę, mamuś zobacz, mamuś coś, więc wiadomo jak mnie woła, to do niej idę. Więc wiecie jaka to jest praca i układanie z tym wszystkim, co chwilę jeszcze mam telefony z agencji, tutaj mam współpracę, tutaj coś muszę wyjaśnić, tu muszę coś dosłać, tu muszę coś zamówić. Więc no tak wiecie, jak to jest, jak się pracuje i dziecko ma się koło siebie, jest po prostu ciężej, ale da się. Ale teraz Wojtek zszedł właśnie z góry, zajął się nią, zrobiliśmy chleb w termomiksie, wstawił właśnie go do pieca i podgrzewa wodę na pierogi, bo mamusia robiła przepyszne pierogi, więc już sobie odgrzewamy na obiad, zanim on wyjdzie, bo zaraz też wychodzi, mnie zostawia na pół dnia w sumie i mam teraz czas właśnie, żeby sobie oczyścić twarz, nałożyć maseczkę, zanim jeszcze zostanę sama z Tosią. Szczoteczka. Uwielbiam, jak wiecie, korzystam, już bardzo dużo razy mówiłam o niej. Wiele z Was już zamówiło tą szczoteczkę, więc przypomnę tylko dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za urządzenie. Ja sobie do niej teraz używam takiego żelu myjącego z jajki. Różne żele kupuję, bo to nie ma znaczenia, jaki żel się użyje do tej szczoteczki. Jest to szczoteczka soniczna do mycia twarzy z marki Skin Lovers. O dwóch trybach pulsacji. O dwóch trybach pulsacji. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, że jest taki równomierny i pulsacyjny. Jest to, słuchajcie, takie domowe spa, czyli to, co ja bardzo lubię robić. Trzy w jednym, czyli oczyszczanie, mycie i masaż twarzy. Ja myję codziennie sobie moją skórę tą szczoteczką. Szczoteczka nadaje się do każdego typu cery. Bardzo szybko się ją myję. Jak nałożyłam, umyłam pod kranem i to jest wszystko. Teraz chwilę, bo muszę opłukać sobie moją skórę. Delikatnie sobie teraz ją osuszę. Mój fryz w ogóle mówi dzisiaj wszystko po prostu. Że naprawdę jestem dzisiaj mega domowa. Słuchaj, tam moich. I co jeszcze mogę Wam o niej powiedzieć? Słuchajcie, teraz jest w ogóle Black Friday, więc na stronie Skin Lovers w opisie dodam Wam link. Są najniższe ceny teraz wszystkich urządzeń i produktów u nich. Więc ta szczoteczka dzisiaj kosztuje 99 zł. Sprawdzę Wam dokładnie, do kiedy oni mają promocję i tu Wam napiszę. Link zostawię w opisie, tak jak mówiłam, więc ktoś, kto będzie chciał sobie w nią wejść, kliknąć, zakupić, to śmiało klikajcie i myślę, że to jest bardzo fajna okazja, żeby zakupić ją w dobrej cenie. Jest fajnie wykonana, ma bardzo przyjemny w dotyku silikon, jest wodoodporna, ładuje się, banalna w obsłudze, ładuje się tutaj z tyłu na kabele, które również dostajecie, zamykacie, więc jest wodoszczelna. Tutaj macie przycisk start i stop. No i tutaj mamy plus i minus, mamy 7 jakby takich trybów intensywności, więc tu sobie zwiększamy, zmniejszamy, jaki tryb najbardziej nam pasuje. Wiadomo, jak będziemy mieć skórę wrażliwą, to ten tryb pulsacyjny sobie tam zmniejszamy. Ktoś, kto ma taką już grubszą skórę, taką jak ja, no to ja sobie wtedy ten plusik cały czas naciskam i po prostu moja skóra się przyzwyczaja do pracy z tą szczoteczką. Przyszłaś do mnie? Nie, myjemy zęby teraz? Pogodnie? Tak? No to wskakuj. Ale będziemy teraz jeść zupkę i pierożki, to może po pierożkach, co? Tosia sobie wchodzi na swój stołeczek, taki zwykły plastikowy z Ikei i sama myje ząbki, tak? Tak. Bardzo lubię. Tato, masz. To jest moja szczotka do twarzy. Znasz, prawda? Świetna zabawka dla dziecka. Polecam na prezent. Trzymaj. Co mamusia robi z tą szczoteczką? Myje sobie twarz? Tak. Tak. Chodź. A ząbki umyjemy później, po obiadku, dobra? Tak. Tak.
po obiadku. Ja tylko chciałam powiedzieć, że szczoteczka usuwa zanieczyszczenia z twarzy, martwy naskórek, ujędrnia skórę, eliminuje zanieczyszczenia po makijażu, więc to też jest bardzo ważne. Poprawia mikrokrążenie skóry, więc dotlenia skórę. Tati. Idziesz do taty? Dobrze, proszę. Ten, kto mnie ogląda, to wie, że bardzo, bardzo lubię ten produkt. Dlatego, jak jeszcze są promocje, to czemu nie skorzystać? To też jest bardzo fajny, słuchajcie, pomysł na prezent, a wiadomo, że idzie Boże Narodzenie, więc jak ktoś nie ma pomysłu, a szuka już powoli prezentów, to idealny pomysł. Dobra, ja kończę, bo idę zjeść razem z nimi obiad. Jeszcze sobie nałożę pewnie maseczkę, żeby trochę tą skórę jeszcze podrasować, tym bardziej, że siedzę w domu, nie wychodzę, nie dokładam żadnego makijażu. Cały czas mam jeszcze tą maseczkę, ja ją chyba kupiłam w Biedronce. Bardzo jest wydajna, no i ta moja Peel Off też wiecie, że ja uwielbiam. Wojtek dzisiaj wychodzi, tak jak mówiłam, zostawia mnie. Sobie trochę to skorzystam jak z lusterka. Zostawia mnie i Tosię i idzie ogarniać pewną ważną kwestię. My cały czas o tym mówimy Wam, natomiast jeszcze nie powiedzieliśmy, co to jest. I powiem Wam, że ja tego vloga dzisiaj chcę montować wieczorkiem, więc jak on wróci, to chyba usiądziemy i opowiemy Wam o tej nowej roli, jaką będzie spełniać w niedługim czasie Wojtek. Więc chyba dzisiaj o tym już powiemy, bo nie ma też sensu zwlekać, nie wiadomo ile czekać. Wszystko powiemy Wam jeszcze w jednej odsłonie tego vloga, czyli wieczorkiem. Do zobaczenia. Kto to założył buciki mamy? Ja. Ale pięknie, modnisia, no stylowa pierwsza klasa. Ale Ci dobrze idzie, kochanie. Zobacz w lusterku się, jak ładnie wyglądasz. Zobacz, do lustereczka, tu masz lustereczko, tu. Zobacz. Ładnie, tak? Podoba Ci się to zestawienie kolorów? Dobrze, no to ekstra. Tata, zobacz jak ładnie wygląda Tosia. Chcesz się tatusiowi pokazać? Tatuś! Idę, kochanie. Nie, ładniejsze. Schodzę. O, uwaga, idzie tatuś. No jak pięknie wygląda. To są mamy. To są mamy buty, tak? Moje. A, już twoje. No dobrze, kochanie. Tylko wiesz co? Założyłaś odwrotnie. Musisz zamienić prawy zmiar. Widziałem taki mem, ten jak tutaj klęczy tatuś i on całuje księżniczkę moją. Top model, myślę, że za jakieś 10 lat. No więcej? Nie no, dłużej, więcej. Jakieś 14 lat. Ile powiedziałeś na początku? 10. Co ty? 12-latkę. O, widzę, że proszę, no, ale ćwiczysz, coraz, tak? Tak, coraz większe. O, przysiad na tym i teraz powstań. Teraz do góry. Wstajesz? Nie, dobrze się siedzi na tych No, wstajesz? O, bosko, zdałaś ten egzamin. Popatrz, jaka ta postura. Posprzątane, ogarnięte. Wszystko to jak miało być. Troszeczkę, powiedzmy, domowe spa było. Nie za długo, ale cieszmy się z tego, co jest. Ja dzisiaj też widzom powiedziałam, że powiemy w końcu, o co chodzi z tym, że się tak przygotowujesz do czegoś, że nagle znikasz, że gdzieś jesteś szkolony, gdzieś jedziesz, to je załatwiasz. Kandyduję na radnego dzielnicy w Krakowie.
do dzielnicy mojej kochanej, tam gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, tam gdzie przez cały czas mieszkałem, wyprowadziłem się tylko na chwilę na Ruczaj. Później tak naprawdę z Agą znów wróciliśmy na tamtą dzielnicę. Ja też bardzo pokochałam to osiedle, bo to osiedle bardzo przypomina mi moje osiedle w Łodzi, na którym ja się wychowywałam i gdzie ja się urodziłam. Jest bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi w ogóle o logistykę osiedla, o bloki, o sklepy, o infrastrukturę, o wszystko, słuchajcie, bardzo wizualnie jest podobne do mojego osiedla, więc bardzo miło mi się tam było w ogóle zadomowić, mieszkać, przyjeżdżać do teściowej na początku, zanim jeszcze tam nie mieszkaliśmy, no więc tak fajnie. No i po wielu, można powiedzieć, nocach nieprzespanych, nie no żartuję oczywiście, ale wielu rozmowach uznałem, że będę kandydował do Rady Dzielnicy. Odkąd zostałem ojcem, powiem wam szczerze, że zauważyłem, jakie więcej mankamentów. Tak chyba wcześniej człowiek jest bardziej zapatrzony tylko w siebie. Jak jest singlem, myślę, że jak jest człowiek dorosły, to gdzieś po prostu się skupia może bardziej na pracy. Teraz natomiast, kiedy jest się już ojcem, jest się rodzicem, to widzi się różne mankamenty osiedla, bliskości, swojego otoczenia, czego brakuje, czego powinno być więcej, czego powinno być też mniej. Przykład. Więcej żłobków, więcej przedszkoli, więcej placów zabaw, bo lepsze po prostu też o modernizację tych właśnie obiektów. I powiem wam, że z wieloma osobami rozmawiałem, jak to ugryźć i w ogóle. I powiem wam, że właśnie dzięki tym przemyśleniom uznałem, że pójdę w taką stronę. Wybrałem właśnie komitet, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców prowadzony przez Łukasza Gibałę. I powiem wam, że po pierwszych takich spotkaniach, nie tylko z Łukaszem Gibałą, ale z wieloma ekspertami, którzy pracują dla niego, myślę, że wybrałem dobrą drogę. Tak, mi się też tak wydaje. Zresztą my już Łukasza Gibała obserwowaliśmy jakiś czas, dłuższy czas. Widzieliśmy, jak on podchodzi do wielu spraw, jak on to załatwia, co dla niego jest priorytetem. I to się bardzo wpisywało w nasze kanony, bo na przykład ja, tak jak Wojtek powiedział, też bardzo często teraz zauważam takie rzeczy i mankamenty, które nas raziły jako rodziców. No i na przykład, nie wiem, wracałam z drogi, odbierałam to się ze żłobka i mówię, Wojtek, wiesz co, bo jest taka ulica i tam w ogóle nie ma znaku, nie ma lusterka, jest takie skrzyżowanie, nie ma poboczy, to jest dojazd do żłobka, wiele matek idzie z wózkami, jak to w ogóle załatwić? Na przykład, kolejna sprawa, byłam na placu zabaw, bo byłyśmy z Tosią na rowerze, jeździłam sobie z Tosią i nagle zajechałyśmy, o jaki na osiedlu fajny plac zabaw, nie widziałam, super, jaki w ogóle ma potencjał, bo duża przestrzeń, ogrodzony, no ale wchodzę na ten plac zabaw i patrzę, że oprócz piaskownicy, zjeżdżalni i jednej huśtawki tam nic nie ma, a po prostu terenu pełno i to jeszcze takie obskurne, stare te zjeżdżalnie. No i tak patrzę, mówię, mamo, dlaczego nikt się tym nie zajmie? Wracam do domu, mówię, Wojtek, a gdzie to można byłoby zgłosić? No i słuchajcie, z takich właśnie rozmów, z takich różnych sytuacji, po prostu ta droga potoczyła się w tą stronę, że Wojtek stwierdził, że chciałby coś działać w tym temacie i pomagać mieszkańcom, pomagać na razie na swojej dzielnicy. Ja też uważam osobiście i tutaj nie chcę jakby... Wojtka, jakby ci to powiedzieć, nie chcę cię chwalić, ani nie chcę, żebyś, nie wiem, obrósł teraz w piórka. Natomiast uważam i uważałam to od samego początku, że Wojtek jest osobą, która bardzo lubi działać, bardzo lubi pracować z ludźmi, bardzo lubi rozwiązywać różne sytuacje, załatwiać, dzwonić, kombinować. Ja to tylko uściśle do jednego. I lubię kontakt z ludźmi, po prostu. Lubię słuchać, lubię pomagać i lubię kontakt z ludźmi. Tak, ale tak ty lubisz załatwiania. Ty lubisz właśnie, jak czasami jest natłuk nawet takich... Że jestem potrzebny. Tak. O.
i bardzo lubi czuć się potrzebny. To jest właśnie najważniejsze zdanie, które chciałam powiedzieć na końcu, że lubisz się czuć potrzebny. Jak zaczęliśmy o tym właśnie, te różne sytuacje nas prowadziły do tego, że no, to może coś z tym zróbmy. Mówię, tak sobie myślałam w głowie, faktycznie, on lubi czuć się potrzebny, lubi działać, załatwiać, ma bardzo dobry kontakt z ludźmi, no to to jest chyba dobry kierunek, fajnie, wykorzystajmy to, bo masz potencjał, więc czemu nie? No i tak się właśnie zaczyna droga mojego męża. Tak jest, jestem po spotkaniach, szkoleniach, przede mną oczywiście kolejne, bo nawet zniknę na jedną całą sobotę. Naprawdę to stowarzyszenie fajnie przygotowuje. No nie. Ale to jest dopiero początek. Wiem. Fajnie to stowarzyszenie właśnie przygotowuje ludzi do swoich roli. Nawet właśnie takich, szczególnie takich początkujących jak ja, którzy chcą działać, mają wizję, ale właśnie jak? Jaką ścieżką, jaką drogą, jakie pierwsze kroki stawiać, gdzie, kogo się pytać, co załatwiać, z kim porozmawiać, żeby to załatwić. To wszystko właśnie, na te wszystkie pytania i odpowiedzi udzielają oni inni radni, którzy już z większym stażem. Spotykamy się, omawiamy problemy i, no i pomagają. I to jest fajne. A wiecie, co jest jeszcze fajniejsze? Że wchodzisz do takiego stowarzyszenia tutaj u nas w Krakowie. Nie będę może mówił, na jakiej ulicy, chociaż każdy sobie może wygooglać. A tam są pieski, tam jest taka rodzinna atmosfera. Dzisiaj nawet dzieci tam, widziałem, że dzieci przyszły z jednym ojcem. 5 piesków, bawiły się, ganiały, każdy tam normalnie rozmawia. I nawet ta atmosfera jest fajnie, tak wszczela się w moje właśnie... jak to powiedzieć, nie kanony, ale w to, co lubię, to, co jest właśnie takie normalne, zwykłe i dla ludzi. Trochę ci zazdroszczę tego, bo ja też lubię, jestem zadaniowa i bardzo lubię załatwiać. I robiłam to przez 8 lat w korporacji i bardzo lubiłam to swoje wykonywanie właśnie pracy, między innymi jeszcze było załatwiać, dzwonić, tu zamawiać, tu z tym rozmawiać, tutaj z tym rozmawiać, znaleźć jakiś kompromis. To ci zazdroszczę tego. I tym akcentem skończmy tego vloga, słuchajcie. Więc już wiecie, gdzie teraz Wojtek będzie znikał, wiecie, gdzie będzie teraz dużo poświęcał tego czasu. Niech poświęca, niech się realizuje. Zatem kochani, do zobaczenia w bardzo szybkim, niedługim czasie. Dziękujemy za tego vloga i dobranoc. Dobranoc, śpijcie dobrze.